Cześć, tutaj Justyna Świetlicka. Witam Cię w 91 odcinku mojego podcastu, audycji, w której poruszam temat diety, aktywności fizycznej, szeroko pojętego zdrowego stylu życia, ekologii podróży i rozwoju osobistego. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Jolą Szymańską, która w internecie porusza trudny temat, jakim jest zdrowie psychiczne. Ja zaprosiłam Jolę, dlatego że. Zarówno Jola, jak i ja jesteśmy osobami wysoko wrażliwymi. Ja o wysokiej wrażliwości usłyszałam stosunkowo niedawno, właśnie od Joli, i zdanie sobie sprawy z posiadania tej cechy bardzo dużo mi rozjaśniło, i dzięki temu, dzięki tej wiedzy, zrozumiałam bardziej siebie. Nie byłabym sobą, gdybym nie przybliżyła Wam tego tematu bo domyślam się, że wśród Was znajdą się również osoby wysokowrażliwe i może nawet nie wiedzą, że takimi osobami są. W rozmowie nie padło to stwierdzenie, więc ym, daję znać o tym jeszcze wcześniej, że posiadanie tej cechy wrażli wysokiej wrażliwości dotyka około 20% społeczeństwa i jest to cecha dziedziczona genetycznie. Jest to charakterystyka naszego układu nerwowego i nie mamy zupełnie na nią wpływu. Także w naszej rozmowie opowiadamy o tym, czym jest wysoka wrażliwość, czym się charakteryzuje, no i próbujemy pokazać Wam, jak nam się żyje jako osobom wysoko wrażliwym. No i dajemy taką perspektywę z dwóch różnych stron, dlatego że nie ma dwóch takich samych osób wysokowrażliwych. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba i że dowiecie się od nas czegoś ciekawego. Zapraszam was do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Jola. Cześć. Powiedz proszę moim słuchaczom, którzy może jeszcze ciebie nie znają, kim jesteś? Czym się zajmujesz, co robisz w internecie? Nazywam się Jola Szymańska i w internecie działam w dwóch miejscach: na Instagramie moim i na YouTubie, gdzie publikuję filmy. Mhm. A kim jesteś jako Jola? Ostatnio właśnie pytam o to, dlatego że właśnie Dominik Juszczyk. Y Nagrywał taki fajny odcinek o filozofii osobistej i, jakby mówił o tym, że jak pytamy się kogoś, kim jesteś, to ktoś opowiada często w kontekście swojego zawodu. Ja rozkminiłam odpowiedź na to pytanie osobiście swoją. Jestem ciekawa, kim ty jesteś w swoich oczach. To jest bardzo dobre pytanie. Hmm. Kurczę, nie chcę właśnie robić <głos》> pauz i, i pustych miejsc, ale kim jestem? No, jestem kobietą, y, 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 jestem człowiekiem, y, dosyć refleksyjną osobą, y, y, wrażliwą i zastanawia mnie świat i, i nad, nad nim się zastanawiam, nad człowiekiem w tym świecie, nad sensem, więc y, takim jestem typem osoby, ale jestem też. Żoną, jestem też właśnie youtuberką czy twórczynią internetową, w jakiś sposób, no też jestem influencerką. Um, I pewnie tych określeń mogłabym dużo, dużo, dużo wymyślać, ale myślę, że w tych jakoś tak się na, na ten moment. Um, Przyjaciółką jestem też. To jest przyjaźnie, to jest ważna część bardzo mojego życia i duża, więc to są takie rzeczy w tym momencie, myślę, dla mnie najważniejsze. Mhm. Powiem ci, jak ja Ciebie odkryłam i dlaczego właśnie chciałabym z Tobą porozmawiać, bo właśnie gdzieś w podcaście u Dominika w jednej z rozmów usłyszałam o wysokiej wrażliwości. Pomyślałam sobie: Kurczę. No, takie to, to brzmi jak ja trochę, ale nie byłam pewna. I później odesłano mnie do Twojego odcinka na YouTubie dotyczącego wysokiej wrażliwości. Ty później poleciłaś książkę, ja tę książkę przeczytałam i stwierdziłam, że to jestem totalnie ja. I oczywiście jakby dla mnie to jest dziwne, że tak późno się o tym dowiedziałam, pomimo tego, że jestem dosyć świadomą osobą i dużo o sobie wiem. I jak um, dowiedziałam się o tej wysokiej wrażliwości, to stwierdziłam, że muszę to też przekazać dalej, no bo nie mogę tak zachować tego tylko dla siebie. Ty też jesteś osobą wysoko wrażliwą, i w, w tej odpowiedzi na to pytanie, kim jesteś, również tę wrażliwość zaznaczyłaś. Um, spróbujmy to zdefiniować, czym jest ta wysoka wrażliwość. Chociaż żadna z nas nie jest ekspertką w tym temacie, żadna z nas nie jest y, psychoterapeutką, ale. Mamy jakieś takie doświadczenia w tym, dlatego że czegoś tam się o tym dowiedziałyśmy, o tej cesze. I obie jesteśmy osobami wysokowrażliwymi. Czym jest ta mm -hmm. wysoka wrażliwość? Wysoka wrażliwość to jest po pierwsze teoria. To jest teoria, którą na podstawie swoich badań i... E, które były inspirowane prywatnymi poszukiwaniami, po prostu, ale też za, zawodowymi, różnymi doświadczeniami. Jest to teoria Elaine N. Aron, właśnie autorki książki Wysokowrażliwi, która jako książka jakby nie jest wybitnym dziełem literackim, tylko jest jakby zbiorem właśnie tych, tych wniosków po badaniach. I jest to teoria. Która, którą, do której odnosi, odnosi się bardzo wielu psychoterapeutów, próbując pomóc klientom czy pacjentom, którzy mają w sobie właśnie, w których jedną z takich bardzo kluczowych cech jest, który, albo inaczej, których. Którzy, Pasują do tego, do tych jakby wyników badań. Próbuję to tak, jakby opowiedzieć, żeby nie powiedzieć teraz, nie powtórzyć tego, co zrobiłam w filmie, chociaż było to, jakby uważam, no, oparte na, na różnych także źródłach. Właśnie, bo mówiąc tylko o tym, że to jest cecha, która przedstawia się tak, tak, i tak, i tak, trochę. Budzi to później takie różne dyskusje, czy to jest cecha, czy to nie jest cecha. A ja nie jestem psychoterapeutką i nie będę weryfikować badań, ponieważ no nie mam do tego zupełnie narzędzi. Powołuję się tutaj przede wszystkim na psychoterapeutów, którzy, którzy tym się zajmują, do nich także się odwołuję. Mi, jakby ta teoria i jej opis, jakby. Opis wyników tych badań i tych obserwacji pomogło, pomogły zrozumieć mnie samą i, jakby to było totalnie um, porządkujące dla mnie, moje przeżywanie rzeczywistości, pomogło mi lepiej siebie zrozumieć, lepiej zrozumieć świat, być bardziej także wyrozumiałą dla e, ludzi wokół. I, mm, i powiedzieć, że. No właśnie, jak to teraz mogę określić? Nie jest to jakby wrażliwość, w której jest zwiększona głośność, nie, czyli bardziej intensywna wrażliwość? Nie, to jest coś innego. Jakby jest to coś. Y Elaine Aron Aaron mówi właśnie, że wysoka wrażliwość jest to trochę inna cecha niż po prostu y wrażliwość. Um, I ja jako osoba wysoko wrażliwa y bardzo intensywnie czy mocniej odbieram bodźce i, i wiele wiele dużo bardziej wiele bodźców bo mój mózg odbiera wiele detali i jakby kiedy jest ich za dużo to jestem super zmęczona, szybciej męczę się niż inne osoby, szybciej robię się nerwowa, szybciej jestem zirytowana, ale i bardziej muszę o siebie dbać jakby na przykład jeżeli jestem w dużej grupie no mniej czasu będzie dla mnie w komforcie szybciej pewnie muszę odpocząć, potem sobie wrócić i jest znowu super. Więc jakby to, są, to jest taki najbardziej, no jeden z wielu, wielu, wielu elementów e, tej, nie wiem, tej właściwości, no. Mm -hmm. ja z Twojego polecenia... No, czuję, że w ogóle namieszałam, więc nie, przepraszam. Wiesz, to to na to. Możemy to uporządkować, bo ja sobie zapisałam te cztery cechy, o których mm -hmm. mówi e, dr Aaron w swojej książce. Ja zgadzam się z tobą, że to nie było wybitne literackie dzieło. Mi się podobała ta pierwsza część książki, która, w której był test i można było sprawdzić, jakby na ile te nasze cechy, nasze właściwości się pokrywają z tym, co jest napisane w książce i jakieś takie wytłumaczenie, czym to w ogóle jest. Później te rady tak nie do końca do mnie trafiły. Tam było zbyt dużo, moim zdaniem, duchowego klimatu, który mi nie leżał. I nie podobało mi się też to, że autorka jakoś tak mi dała odczuć, że osoby wysoko wrażliwe to są jakieś takie trochę lepsze. Że my tak głębiej odczuwamy, okay. to my jesteśmy lepsze. Tam się nie. I to, w, to zdecydowanie to bardzo dobrze, bo to w sensie, no to nie jest prawda. Ja na przykład właśnie to jest. Ja muszę kiedyś przeczytać tę książkę drugi raz po tych wszystkich rozmowach na temat tej książki, bo ja właśnie tego tak nie odebrałam. Ale znowu, no każdy z nas czyta jakimś swoim innym. innych, Po prostu na innych rzeczach się skupia, nie? A, a inne to tam wiesz. Pominiesz i potem nie pamiętasz tych rzeczy, które tam pomyślałeś że dziwne, idę dalej. Ale to absolutnie nie jest. Nikt nie jest lepszy. Bo jest wysoko wrażliwy, po prostu nie, nie, nie. Mhm. To opowiem o tych czterech cechach. Pierwsza to jest ta, o której już wspomniałaś, czyli to przestymulowanie. Czyli no właśnie, jeżeli idziemy na zakupy do centrum handlowego, no to dla osób wysoko wrażliwych to jest jakiś dramat, za dużo dźwięków, kolorów i my się po prostu szybciej męczymy. Druga cecha to jest to, że my głębiej przetwarzamy rzeczy i nie wiem, jak podejmujemy jakieś decyzje, czy cokolwiek, jakakolwiek informacja do nas nie dociera, to my to głębiej przetwarzamy. Trzecie to jest emocjonalna reaktywność i empatia. No i czwarta, osoby wysokowraźliwe zwracają dużą uwagę na jakieś takie subtelności. Więc mniej więcej wiemy już, czym jest ta wysoko wrażliwość, wysoka wrażliwość i czym się charakteryzuje. A powiedz mi jeszcze, jak Ty na to trafiłaś? Skąd Ty się o tym dowiedziałaś? Od mojej psychoterapeutki i to tak naprawdę właśnie około rok temu. <laughs> Ona mi powiedziała, bo ja zapytałam się jej po prostu, czy ja mam jakieś zaburzenie psychiczne. Nie dlatego, że czułam, że mam, tylko dlatego, że um, jestem też w nurcie psychodynamicznym i psychoanalitycznym, który ogólnie dłużej trwa niż na przykład, poznawczo-behawioralny, ale mimo wszystko wtedy już zbliżałam się do, do tego, żeby minęły 4 lata psychoterapii. Teraz już jest prawie pięć i tak jakby po prostu zastanawiałam się, czemu to tak długo trwa, a wciąż czuję, jakby ktoś czuje tą potrzebę, że jakby nie, nie czuję, że to jest przedłużone, że dlaczego to trwa, że to pretensja do psychoterapeutki, która męczy mnie mhm. coraz bardziej, tylko wręcz, że ja, ja po prostu świadomie widzę, że ja tak bardzo potrzebuję, tak, duż, tak długo potrzebuję tego wsparcia, pomocy w zrozumieniu siebie samej. No, i ona, czyli moja psychoterapeutka, powiedziała mi wtedy, że nie, nie mam żadnego zaburzenia, ale po prostu jestem osobą wysokowrażliwą. I ja wcześniej słyszałam to określenie, ale kojarzyło mi się z takim czymś, co w ogóle jest mi bardzo dalekie, czyli z takim właśnie mm, z takim czymś, że takie osoby wysokowrażliwe to są takie. Bardzo takie delikatne, że tak w kącie gdzieś tam z tyłu siedzą, za bardzo się nie biorą głosu, bo, e, mm, bo właśnie tak bardzo łatwo je, e, nie wiem, no, czy boją się po prostu i są takie. Nie wiem, jak po prostu cieniusieńka papierowa kartka, którą mm -hmm. może zwijać wietrzyk, wiesz. I to było totalnie nieprawdziwe. I, i, I kiedy przeczytałam tę książkę, też byłam tym bardzo zaskoczona, że, że naprawdę to jestem ja. I że dużo tych elementów, chociaż na przykład jak mówisz o centrum handlowym, to ja właśnie w centrach handlowych nie mam problemu. Wręcz lubię za zakupy <grych> ciuchowe jakieś takie. I... I na przykład na studiach bardzo lubiłam uczyć się na plantach czy w parku, gdzieś, gdzie wokół właśnie chodzą dużo ludzi, wokół się dużo dzieje, dużo łatwiej było mi się skupić, więc to też jest każdy z nas trochę inaczej to jakby przeżywa. A, co, a to wszystko nie zaprzecza temu, że rzeczywiście totalnie jakby w mhm. innych elementach się w tym odnajduje. I właśnie tego też dowiedziałam się z tej książki, że um, każdy z nas może być. Zupełnie inną, wysokowrażliwą osobą, dlatego też ja nie chciałam opowiadać o tym sama. Chciałam mieć drugą wysokowrażliwą osobę, żeby w ogóle porównać nasze doświadczenia, bo wydaje mi się też, że z jednej strony mamy tą wspólną cechę łączącą, ale też jesteśmy zupełnie innymi osobami. I mnie na przykład zakupy w centrum handlowym potrafią wykończyć. Po dwóch godzinach zakupów ja mogę iść spać i do niczego się nie nadaje, ale z kolei co jest dziwne i co mnie bardzo zaskakuje. Kocham podróże i kocham nowe miejsca. I z jednej strony mnie to męczy, ale też zależy, jakie miejsce. Byłam ostatnio w Atenach i po kilku godzinach spacerów po tym mieście, gdzie było bardzo głośno, bardzo dużo się działo, bardzo dużo samochodów, dużo szyldów na, na budynkach. Ja musiałam wrócić do mieszkania, zamknęłam wszystkie okna, zaciemniłam sobie pokój, ja musiałam się położyć do łóżka, bo ja nie byłam w stanie nic nie byłam w stanie zrobić. Ale w takich na przykład miastach jak Rzym mogę chodzić trzy dni i tam jest jakiś taki ład, porządek i to mnie jakoś tak uspokaja, co jest właśnie ciekawe. I fajne jest to, że każdy z, nas jest, każdy z nas jest inny i to nie jest tak, że jest jakaś taka, nie wiem, skala na to, tylko jesteś wysoko wrażliwą osobą i możesz mieć część cech, a możesz części cech nie mieć. Które cechy u ciebie się tak Najbardziej przejawiają, w jakich obszarach życia to najbardziej widzisz. Właśnie, jak powiedziałaś o tych podróżach, to podróże dla mnie są bardzo dużym wyzwaniem, bardzo szybko właśnie jestem zmęczona. Wczoraj mój mąż, który jest no totalnym jakby fanem wszystkiego, co robisz, a ja oglądam z nim razem Twoje filmy, ale podcastów jeszcze nie słuchałam, także widziałam, jak tam po Włoszech chodziłaś. No i właśnie Kamil mi opowiadał, że właśnie ty lubisz podróżować tak jak my, czyli na spokojnie, żeby móc sobie kawkę wypić, żeby sobie przypójść na spacer, wychillować, tak odczuć klimat danego miejsca. I to jest właśnie, to jest jedyny rodzaj w ogóle podróżowania, który dla mnie w ogóle wchodzi w rachubę, ale nawet samo, nawet to podróżowanie także jest dla mnie dużym wyzwaniem i to jest super, że podróżuję właśnie z Kamilem, który jest... Totalnym ogarniaczem wszystkich jakby takich rzeczy, które mnie mi uniemożliwiały też często podróżowanie. Uniemożliwiały to może za duże słowo, ale że jak myślałam, ile trzeba pozałatwiać, z iloma osobami zadzwonić, jakieś bilety, wszystko tak i tak dalej, to jest bardzo, bardzo, już bardzo dużo rzeczy. A ja każdą rzecz robię bardzo dokładnie, więc jakby kurde, strasznie to męczące było. Więc teraz super się, jeżeli o to chodzi. Uzupełniamy, ale też jak gdzieś jestem, te wszystkie bodźce, to, tego jest bardzo dużo. Dlatego i tak myślę sobie, czy nie dlatego tak lubię chodzić do muzeów. Takich wiesz, sztuki, I, bo to jest dla mnie taki odpoczynek wtedy też. Jak jestem właśnie w Rzym też mi się z tym kojarzy, w Rzymie jeszcze w Rzymie ciągle ktoś do Ciebie podchodzi, zaczepia cię, mhm. to nie zawsze są takie bezpieczne sytuacje. Ja, ja się czułam czasem taka też zagrożona, bo to były takie już. Naprawdę, że ktoś ci zastaje drogę, oddziela mnie od tego Kamila, nagle na mną stoi, no jakby to i tak co krok, więc to było dla mnie momentami w tym Rzymie. Myślałam, że strasznie to było trudne. A kiedy tam byliście? potem wchodzisz w domu. Akurat byłam tam dwa- trzy lata temu. Dwa i pół roku temu ostatnio. No, a byłam kilka razy i właśnie no, zawsze to było duży ruch po prostu w tym, że może teraz właśnie w czasie już pandemii jest trochę w cudzysłowie lepiej, no mhm. spokojniej. Ale wtedy to było bardzo trudne i potem wchodzę do muzeum, gdzie jest Van Gogh, nie wiem, no jakiś tak w ogóle obrazy i, i to jest dla mnie odpoczynek. A Kamil się nudzi się nudzi już po prostu, ile można tych obrazów, a ja odpoczywam, bo jest spokój i są piękne obrazy. Więc właśnie, właśnie to jest to, że niestety nawet piękne miejsca potrafią mi tłumy oraz zaczepiający mnie ludzie, to jest najgorsze. Ym, jakby no, nie mogę się cieszyć mhm. wtedy tak y, na spokojnie. Więc na pewno, w, jeżeli chodzi o podróże, nigdy podróże nie były moim, tak jak się, w realu podróże, Marzeniem, ani, no, więc jakby w tym na pewno to widzę. Też na wszelkich takich weselach, takich dużych imprezach to jest dla mnie bardzo trudne i bardzo takie szybko się właśnie męczę. Nigdy nie byłam na weselu na przykład do końca, to w ogóle, ale raczej myślę, że pierwszy, może kiedyś dotrwałam do pierwszej. I takie właśnie, takie właśnie sytuacje, jak jest bardzo dużo hałasu. O, na przykład też w autobusach, wiesz, w busach, jak gdzieś jeździłam na studiach na jakiś weekend do, do domu, do rodziny, to Panowie, którzy puszczają w tych busach głośną muzykę, byli zawsze dla mnie. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego nikt nie podchodzi do nich i nie zwraca im uwagi. Zawsze to byłam ja, zawsze, zawsze. Ja to oczywiście podchodziłam i tak mega miło, no nie, że przepraszam, czy można, no bo nie chciałam zdenerwować, tylko tak. Mega miło. No i czasem bardziej, czasem mniej troszeczkę chociaż zciszyli. A, a dla mnie taka muzyka jeszcze często to była jakaś RMF-ka, czy jakieś takie, taka, nie jazzik spokojny, prawda, Diana Krall, czy coś takiego, tylko <grywka> <grywka> jakaś trudna <grywka> dla mnie muzyka, więc to i taka podróż to jest taki ból głowy, że masakra. Nie, nie w ogóle i ja cała zdenerwowana, więc w takich różnych kurczę, tyle tych sytuacji jest. Um, że właśnie wy, właściwie odnośnie każdej z tych właśnie cech um, to różne są, różne są sytuacje. Mm -hmm. To wiesz to właśnie a propos tego włączania muzyki w tym, to mnie to też zawsze zastanawiało, dlaczego ludzie nie zwrócą na to uwagi. Ja się tak rozglądam po ludziach, każdy siedzi spokojnie, nic, a ja się gotuję tak. w środku, ja się gotuję. <laughs> Tylko ja zazwyczaj wkładam sobie słuchawki do uszu i włączam moją muzykę, ale czasami moja muzyka mm -hmm. nie jest w stanie... Być głośniejsza niż ta muzyka, I, i to się często właśnie kończy bólem głowy, co mnie irytuje, bo nie jestem w stanie, nie wiem, sobie samochodem pojechać, bo go nie mam, e, ale to jest właśnie denerwujące. I, I to samo zrobiłam w Atenach, że poszłam do, do muzeum, gdzie nie zawsze chodzę, bo nie jestem jakąś wielką fanką sztuki, nie rozumiem do końca sztuki, mm -hmm. ale potrafię docenić się jej piękno i jak Weszłam do tego cichego muzeum, to stwierdziłam, że to była najlepsza część tej wycieczki po Atenach, bo, bo było tam po prostu fajnie. A jak jest z tą głębią przetwarzania u Ciebie? Bo przeczytałam, że osoby wysoko wrażliwe często potrzebują dużo czasu, żeby podjąć jakieś decyzje. Czy u Ciebie też tak jest? Czy hmm. jesteś w stanie polegać na intuicji? To jest ciekawe. Rzeczywiście, czasem już staram się. Tak robić, że po prostu. No bo to są dwie możliwości w moim przypadku. Albo podejmuję decyzję, nie analizując dokładnie wszystkiego, tylko po prostu, właśnie trochę intuicyjnie, ale już nie chcę o tym dysku w ogóle rozmawiać, nie chcę po prostu to. I wliczam w koszty, takie w cudzysłowie, straty. Jakby, że jeżeli się okaże, że to była gorsza decyzja, to ja już się tym w ogóle nie przejmuję, po prostu chcę podjąć tę decyzję. Nieważne. To, to było tak kiedyś: wynajmowaliśmy mieszkanie, szukaliśmy mieszkania i tam wiesz, pierwsze mieszkanie, do którego weszłam, patrzę, są pomalowane ściany, jest w ogóle nowe mieszkanie. Zapytałam, wszystko działa tam. Wizualnie mi się podobało, dobra biorę, od razu nie, zero dyskusji, nie będę już jeździć i tak dalej, nie. Potem się okazało, że no nie było to super mieszkanie, ale. Yy, ale pod, miałam już tą decyzję podjętą i nie musiałam jeździć po całym mieście sprawdzać 50 tysięcy różnych mieszkań. Yy, ale z drugiej strony, często też, jeżeli mam podjąć decyzję, i na przykład tu w mailach, mam bardzo duży problem z odpisywaniem na maile, też takie biznesowe czy coś takiego, to po prostu ja naprawdę potrzebuję czasu żeby się skupić, wszystko przeanalizować, dokładnie w odpowiedzi spisać, wszystkie dołączyć, screeny dokładnie zatytułować, to wszystko tak i z jednej strony jest to przez niektóre, powiedzmy, agencje, czy osoby, z którymi piszę, doceniane, że właśnie jak fajnie, że to wszystko jest poukładane dokładnie i tak dalej, a z drugiej strony to ja nie, nie odpisuję w ciągu trzech godzin na tego maila, tylko czasem czterech dni, prawda? Czy, czy trzech dni. Więc, więc potrzebuję tego czasu, żeby żeby dokładnie sobie coś poukładać, tak żeby mm, coś z, zanalizować i tak samo podjęcie decyzji o jakiejś podróży, również muszę wszystkie czynniki wziąć pod uwagę, aczkolwiek jeżeli jest jakaś szalona akcja i ktoś mnie tutaj zaskoczy i już po prostu teraz jest promocja i jakby wszyscy są podjarani wokół, to ja stwierdzam, że jeżeli też jest w tym coś, co dla mnie jest fajnego, to stwierdzam, że dobrze, no to wy to ogarnijcie, a ja jakby pojadę tam po prostu. <laughs> więc więc Staram się uczyć, czy, czy staram się odpuszczać po prostu, nie, że nie wszystko muszę tutaj, musi być idealnie i wszystko zanalizowane dokładnie. Mhm. No właśnie, u mnie z tymi decyzjami jest tak, że bardzo mało myślę, ale też przeczytałam mhm. w tej książce to, że my czasami jakby analizujemy te rzeczy podświadomie i do końca nie wiemy, jaki był proces decyzyjny, ale potrafimy tak intuicyjnie podejmować decyzje. Ja bardzo mało zastanawiam się nad jakimiś takimi decyzjami, ale z kolei bardzo dużo analizuję siebie, życie, ludzi wokół, mm. wszystko. Jak jest u Ciebie z tymi przemyśleniami? Czy myślisz, że to, że jesteś właśnie osobą wysoko wrażliwą, sprawiło, że też zdecydowałaś się na psychoterapię i chcesz dzielić się tym, dzielić się swoimi przemyśleniami w internecie i, i tym, co myślisz na temat świata? No, ciekawe, czy miało to właśnie wpływ. No, myślę, że jest wiele osób wysoko wrażliwych, które nie tylko nie są tego świadome, ale także nie, także mają jakieś opory przed skorzystaniem z psychoterapii, jeżeli jej potrzebują. Więc nie wiem, czy mogłabym powiedzieć, że to właśnie to wpłynęło na to, że poszłam na tę psychoterapię. I sama się zastanawiam, co wpłynęło na to, że ja akurat poszłam, a inne osoby gdzieś tam nie idą, mimo że bardzo by im się to przydało. Więc jest to ciekawe. Hmm. A pytałaś mnie też o to, czy ze względu na to, że właśnie dzielę się na YouTubie tymi mm -hmm. różnymi przemyśleniami i tak dalej, no właśnie to jest ciekawe, że to jest jakiś taki element niektóre osoby jak, na, jak powiedziałam, że odkryłam dopiero, że jestem wysoko wrażliwa w, w, czy na początku tego roku chyba powiedziałam e, online to napisały mi, że przecież one to wiedzą od kilku lat obserwując mnie co ja robię w internecie, więc jakby no fajnie ja tego nie wiedziałam Um, no na pewno to w ogóle trochę mi też wytłumaczyło to, co ja robię w internecie, wiesz? Mm -hmm. Mm -hmm. Wytłumaczyło, bo, bo, bo tak zastanawiałam się, co, co, to, co jest ze mną nie tak, jakby o co chodzi. I, mm -hmm. I to mi dało taki jakby pewien klucz, dlaczego ja właśnie tyle rozkminam rozkminiam te różne rzeczy. Takie właśnie. Nie, mm, o sens i tak dalej, a z drugiej strony także, dlaczego wiele osób nie przykłada do tego takiej wagi. Um, więc taka trochę nastała większa jasność. Mhm. Właśnie mi z jednej strony wysoka wrażliwość, a z drugiej strony badanie Galupa pomogły bardziej zrozumieć mhm. siebie. I te dwa odkrycia mam w tym roku, a wydawało mi się, że naprawdę sporo o sobie wiem wcześniej. I też się zastanawiałam. Czemu ja się dzielę tymi przemyśleniami w necie? Czemu nie jestem jak inny dietetyk, który wrzuca tylko grafiki z tym, co ma ile kalorii, mm -hmm. jak jeść, a ja tak głębiej próbuję szukać tych rzeczy i myślałam, że jestem dziwna, po prostu, że jestem dziwna, albo zastanawiałam się tak jak ty, dlaczego inni się nad tym nie zastanawiają? Dlaczego inni nie myślą o tym, że mają do dupy pracę i mogliby to zmienić? Przecież wystarczy zrobić to i tamto, porozkminiać trochę i tyle. Tak, ale tak. właśnie nie zdawałam sobie wcześniej sprawy, no wiem, że każdy jest inny, ale nie zdawałam sobie sprawy, że ludzie naprawdę inaczej myślą i ja inaczej odbieram świat niż ktoś inny. Czy jak dowiedziałaś się o tej wysokiej wrażliwości, to Ci trochę ulżyło? Czy właśnie wcześniej myślałaś sobie, że ja to jestem, nie wiem, jakaś inna, jakaś dziwna? Ale ulżyło mi, ulżyło mi. Wiesz, co jest ciekawe odnośnie tego, że takich właśnie wątpliwości co do tej książki, która ma część osób, że ktoś przeczyta tę książkę i jeżeli się z tym utożsami, to poczuje się wyjątkowy. A ja właśnie dzięki tej książce zrozumiałam, że to nie jest. jakby ja miałam zawsze poczucie, też byłam akurat takim dzieckiem, które zawsze chwalono. No nie, jakby też w szkole byłam zostawiona za wzór. Z jednej strony miałam przez to przewalone na przykład u rówieśników i tak dalej, ale od zawsze po prostu mnie wystawiano, że ja nawet ostatnio oglądałam, mam takie nagranie z zerówki z przedszkola i wiesz, był górnik u nas i na barburkę opowiadał. Różne rzeczy, i jakie dziecko zostało, poszło od razu z pytaniem do górnika, oczywiście Jola, nie? No i jakby to tak potem pozostało przez całe życie, więc jakby jak tak się wszyscy traktują i właśnie masz zakaz y zgłaszania się na lekcjach, bo ja miałam zakaz zgłaszania się, bo Jola wszystko wie i nie ma zakaz zgłaszania się. W liceum znowu miałam zakaz zgłaszania się na polskim. I y y jakby to wtedy, jakby masz poczucie, że jednak jest coś wyjątkowe, czy to jest dobre słowo, ale jest coś w Tobie innego, nie? Jakby co ma swoje plusy niewątpliwe, no bo lepiej, że z takich powodów mieć zakaz zgłaszania się niż z innych, niż być przy tablicy jako jedyny na przykład męczony co lekcje, a z drugiej strony bardzo Ci to utrudnia funkcjonowanie w grupie, w społeczności szkolnej i tak dalej, bo też jesteś, jakby nie, nie wszystkim się to podoba, niektórych to na przykład wkurza, nie? że dlaczego ona jest tak traktowana, a ja tak, nie? Dlaczego ona coś wie, skoro wcale się tyle nie uczyła, a, a ja nie na przykład, nie? Albo nie, czegoś nie zrobiła, a potrafi jakby, no, różne tam historie. A dzięki przeczytaniu tej książki po prostu przestałam jakby widzieć w tym, że nie wiem, przestałam się taka, tak czuć, nie rozumiejąc tego, tylko y oczywiście na to składa się nie tylko wysoka wrażliwość, ale w dużej mierze. Zaczęłam rozumieć, po pierwsze, zaczęłam rozumieć trudne strony tego i zaczęłam rozumieć, że właśnie z tego wynikały różne moje problemy w kontakcie z rówieśnikami, spo takie w relacjach, ile problemów e, i to takich dużo poważniejszych, przepraszam, od ocen na polskim, nie? że te oceny na polskim to naprawdę taka pierdoła, zresztą nigdy nie było dla mnie super ważne. E, a i wszyscy widzieli to, że właśnie. Co, wszystko mi wychodzi, jakby w szkole, ale nigdy nikt nie zwrócił uwagi na to, jak mi jest trudno emocjonalnie w ogóle poradzić sobie z tym, że tak ciężko mi się odnaleźć w grupie i że inaczej myślę w ogóle o zadaniach, które są nam po, na przykład powierzone. Bo myślę od razu bardziej rozkminiam te zadania, a nie od razu idę, hurra, idziemy, coś tam, działamy, działamy, działamy. Tylko ja pierwsza muszę przemyśleć, żeby to działa, czy to działanie będzie w ogóle bardziej skuteczne. No więc. Dzięki tej książce y, zrozumiałam właśnie y, tych ludzi, i chyba się powtarzam, ale po prostu zobaczyłam zrozumiałam swoje życie bardziej, nie? Mhm. że właśnie to dlatego między innymi było mi bardzo ciężko. I y, y, y czasem jest, ale też teraz już rozumiem i umiem no inaczej już funkcjonuje także w grupie y, między innymi dzięki psychoterapii, więc. Mhm. A teraz mam takie czysto... Też miałeś coś czysto, takiego? Wiesz co, właśnie też o tym myślałam, ale nie chcę tutaj też za dużo o sobie gadać, mm. ale pomyślałam sobie, że zawsze byłam tą osobą, która miała to nie wiem, w podstawówce szóstki i gdzieś jakim mnie nie lubiły, bo nauczyciele mnie zawsze chwalili, jeździłam na konkursy i no, miałam bardzo przewalone w gimnazjum Piąteczka. przez to. I później ja jednak uległam jakby presji otoczenia i um, nie chciałam już być tym kujonem, więc siadłam w ostatniej ławce z chłopakami. Robiliśmy głupie żarty nauczycielom, skończyło się na tym, że wiesz, z szóstkowej uczennicy stałam się dziewczyną, która ma poprawne zachowanie na świadectwie, no ale później jednak stwierdziłam, że, że to chyba nie tędy droga i że lepiej iść i jakby żyć po swojemu niż dopasowywać się do, do reszty i po prostu równać trochę niżej, tylko i wyłącznie po to, żeby nie wiem, zaspokoić czyjeś oczekiwania względem mnie mam takie czysto hipotetyczne pytanie, gdybyś mogła wybrać, yy, zanim się urodziłaś, czy chcesz być osobą wysoko wrażliwą, czy nie, to czy właśnie, czy widzisz więcej plusów, czy minusów tej swojej cechy? I teraz jako osoba wysoko wrażliwa analizuję, wiesz, chcesz, kim bym była inną bez tej cechy w kontekście tego także doświadczeń, które mnie spotkały, mojej rodziny. I wszystkiego tego. Oczywiście, w pierwszej myśli, tak zupełnie, tak pierwsza moja myśl, to, że wolałabym być po prostu osobą wrażliwą. Eee. Czy byłabym wtedy tu, gdzie jestem, taki, jak jestem, i tak dalej? Nie. Czy byłabym osobą, yy, której byłoby w pewnych momentach troszeczkę lżej? Tak. <gryw> Więc przynajmniej tak. Z tego, co, co czytam na, na temat tych, yy, tych różnic, i z tego, co obserwuję, nie wiem, właśnie yy, Kamila, który jest osobą wrażliwą, po prostu, i inne osoby wrażliwe, <laughs> więc, jakby tak pierwsza moja odpowiedź jest taka. Ale oczywiście, przepraszam za moją zmywarkę, <laughs> która klika teraz, yy, ale oczywiście yy, nie jest, nie wiem tego tak naprawdę. Mhm. Byłabym kimś po prostu trochę, trochę innym. Jakby to zmieniło relacje w moim domu, jakby to zmieniło relacje między no, mną a rodzicami, mną a rodzeństwem, to wszystko by zmieniło, nie? Tak. Bo in, wiele rzeczy bym nie odbierała tak, tylko inaczej. Inaczej, no wszystko, po prostu wszystko. I to byłoby fascynujące, gdybyś tak można było zobaczyć, jakby to wtedy wyglądało. Taką wiesz, alternatywną rzeczywistość. Um... Bo gdybym ja mogła wybrać, to bym wolała być jednak tą osobą wysokowrażliwą, bo ja widzę więcej zalet niż wad. Oczywiście jest sporo mm -hmm. tych ciemnych stron, ale wydaje mi się, że można z tym żyć i da się to ogarnąć. I ja widzę e, tak. dużo zalet. E, jestem ciekawa, bo do tej pory omówiłyśmy te ciemne strony i tego, jak nam jest ciężko w życiu przez to, że jesteśmy wysokowrażliwe. Ale to ma też bardzo dużo jasnych stron. Z Twojej perspektywy. Mówimy to jako dwie... Tak, no mówimy to jako dwie osoby, które robią to, co lubią, utrzymują się z tego, są ogólnie usatysfakcjonowane swoimi osiągnięciami, swoim życiem, swoim poziomem życia i jakby... Więc to jest właśnie to, to jest właśnie to, możemy sobie narzekać jako także jednocześnie Polki, wiadomo, ale oczywiście, że ma to wiele plusów i... No właśnie, czy ja tak naprawdę, kim ja, bym, ja bym była po prostu kimś innym, więc jak tak powiedziałam, że łatwiej myślę, ale może i w ogóle nie łatwiej, może i trudniej, dobra, więc jakby to nie jestem taka pewna, czy wolałabym być wrażliwa po prostu. Ale o plusach, no tych plusów jest właśnie bardzo dużo. No, mi się dwie rzeczy przede wszystkim rzucają. Po pierwsze, w różnych bardzo trudnych doświadczeniach takich życiowych, jako dziecko. Przede wszystkim jako dziecko, lepiej, czy jakby lepiej, nie wiem od kogo. Dobrze radziłam sobie, bo ja miałam zawsze odskocznie w świat książek i w świat przyrody. To były moje. Ja się leżałam w ogrodzie godzinami na drzewie, patrząc w niebo, wymyślając swoje światy i tak dalej, wiesz. Ja miałam totalnie swój świat, który wiem, że dzisiaj, dzisiaj wiem, że mnie chronił. A jako nastolatka to już wiadomo, dojrzewasz, to wszystko się staje dużo bardziej mroczne, trudne, depresyjne, szczególnie, że ja najprawdopodobniej przeżyłam w tym czasie depresję, z której nie wiem jak się wykaraskałam, ale bardzo pokiereszowana, więc, więc to, to już była inna historia, ale, ale na pewno... Yy no udało mi się, wiesz co, to chyba i chyba zawdzięczam to wysokiej wrażliwości, że ja także czułam, co będzie mi szkodziło, a co nie. Że jakby co innego jest uciekać w książki, w przyrodę, w swój świat, ja także w różne duchowe y, kierunki, niż na przykład y, mogłabym uciekać w alkohol, w takie destrukcyjne y, kierunki. Czy zawdzięczam to akurat wysokiej wrażliwości, nie wiem. Czemu to zawdzięczam? Pewnie wielu czynnikom, ale, ale gdzieś tam ja to trochę, mi ten mój świat, który, którego miałam, który miałam możliwość zbudować dzięki wysokiej wrażliwości, także uchronił przed, przed także trudnymi doświadczeniami z zewnątrz. Bo ja, bo ja go miałam, ja, ja byłam totalnie sama, nie jakby byłam samotna nie miałam właśnie grupy bliskich przyjaciół zawsze z którymi byłam zawsze wielu przyjaciółek, którym się mogłam z wszystkiego zwierzyć wsparcia na każdym kroku ale ja miałam swój świat w środku więc mhm. jakby to było to jest jedna rzecz, to jest rzecz jednocześnie bardzo trudna i przykra, ale z powodów zewnętrznych a nie moich a z drugiej strony gdzie jakby jak potrafiło mnie to uchronić, więc tak Ile wtedy lat miałaś? A druga o o rzecz. którym okresie czasu mówisz? Hmm... Bo teraz wspominałaś, że... O całym swoim życiu, ale do czasu dojrzewania takiego już. Okej, bo mówiłaś, że teraz przyjaźnie są dla Ciebie bardzo ważne i o to też w sumie chciałabym zapytać, jak już pogadamy o tym, co jest fajnego w wysokiej wrażliwości, że wcześniej miałaś jakieś trudności, a teraz jednak przyjaźnie są ważne i masz przyjaźnie. Jakby co się stało, że jednak te przyjaźnie się pojawiły? Dużo, dużo rzeczy. Myślę, że to właśnie jest też kwestia tego, że ja potrafiłam budować przyjaźnie zawsze, ale akurat niestety z czyn... przyczyn zewnętrznych, tego, że w bardzo specyficznym domu, w którym nie brakowało przemocy, po prostu się wychowałam i ode mnie były odcinane także osoby, jakby z którymi się przyjaźniłam, czy z którymi mogłam być blisko. Więc, więc to było to, że to nie zawsze było tak, że ja nie potrafiłam... Ja potrafiłam zawsze budować bliskie relacje. W grupie się nie, ciężko mi było odnaleźć, ale z pojedynczymi osobami budować bliskie relacje zawsze potrafiłam. I zaskakiwało mnie to, że nie wszyscy tego potrzebują, że tak jakby aż tak bliskie aż tak jakby... Rozmawiać o takich rzeczach, które były dla mnie ważne, że nie każdy tego potrzebuje. Więc chyba ja, u mnie to nie jest właśnie kwestia tego, że gdzieś tam zrozumienie wysokiej wrażliwości sprawiło, że ja zaczęłam mieć przyjaciół, tylko że od kiedy poszłam na, yy, zaczęłam być dorosła i to ja zaczęłam decydować, kogo mam blisko siebie, a kogo nie, to, yy, to zaczęłam mieć przyjaciół. To <laughs> Więc tak, to w tak. tę stronę, ale oczywiście, no, ale oczywiście także psychoterapia. Gdzieś tam, wiesz co? Ja miałam po prostu całe życie z tym problemem, że coś, co ja chcę, to na pewno nie jest dobre, i ja nie wiem, co jest dobre, ponieważ właśnie wychowałam się w środowisku, w którym autorytetem był każdy poza mną, więc yy, każdy dorosły. Więc y, psychoterapia mi między innymi to dała, że ja zobaczyłam, że nie, że ja w ogóle miałam super intuicję, że ja to zobaczyłam, wiesz, po czasie, nie? Że jakby jako dziecko, jako nastolatka w doborze ludzi, których chciałam mieć wokół siebie, a nie zawsze mogłam, miałam genialną intuicję. I ja nie, nigdy nie wiązałam się w przyjaźnie, w, nawet w, no, w przyjaźnie przede wszystkim, z osobami, które, nie wiem, właśnie... Że ja wyczuwałam ludzi. Mhm. Wyczuwałam, kto jest dobry, kto jakby ma jakby dobre serce, teraz takie określenie dziwne powiem, kto, kto jest właśnie taki akceptujący, um, otwarty na ciebie w relacji. Jakby ja to wyczuwałam i to tak jest z takimi osobami budowałam relacje, a nie z osobami takimi cynicznymi, pogrywającymi, trochę um, zgrywającymi się. Jakby to, to mnie. Um, nigdy nie, nie pociągało. Więc te intuicje bym wiązała właśnie z wysoką wrażliwością, co jest też mega fajne, no bo słuchaj, to znaczy, że nawet jeżeli jesteś w trudnych okolicznościach życiowych, to gdzieś tam czujesz dobry kierunek, nie? Mhm. To znaczy ja tak miałam, bo znowu każda osoba wysoko wrażliwa z różnymi doświadczeniami um, może mieć różnie i jak ma też różne traumy w różnym wieku, to może to na nie bardzo różnie wpłynąć, bo tak jak w tej książce pisze, osoby z kolei z czasem, jeżeli ktoś jest wysoko wrażliwy i właśnie przy, jako dziecko przeżywa jakąś poważną traumę, czy nie ma bezpieczeństwa żadnego, to wręcz może to być jeszcze trudniejsze przez tą wysoką wrażliwość, więc to tutaj jakby nie, nie, mhm. nie budowałabym żadnych takich e, niczego na podstawie mojej jednostkowej historii. A właśnie o tych wyczuciu subtelności, to jest jedna z tych cech, jakby jedna z tych właściwości tej cechy, którą ja bardzo lubię i cenię. Ehm, jeżeli kogoś poznaję, to jestem w trzy sekundy w stanie powiedzieć, czy nam jest po drodze, czy my się będziemy dobrze dogadywać i czy ja w ogóle chcę budować głębszą relację. I wszystkie te moje jakby przeczuwania się zawsze sprawdzały i z tymi osobami jestem w stanie zbudować bliższe relacje. I też w tej książce przeczytałam, że często wysoko wrażliwe osoby dobrze dogadują się z osobami wysoko wrażliwymi. Jak ja z moimi przyjaciółkami zaczęłam rozmawiać na ten temat, to się okazało, że trzy z moich kilku bliskich przyjaciółek również są osobami wysokowraźliwymi, co jest bardzo ciekawe. Czy Ty masz w swoim otoczeniu osoby wysokowraźliwe, czy jesteś jedyną taką osobą? Też mam, tak, tak, tak. I też to dopiero się okazało po... czy jakby właśnie w zeszłym roku, bo, bo bardziej tak z, też moje, moi różni przyjaciele zaczęli sięgać po tę książkę. Więc to, to jest bardzo ciekawe, dokładnie tak. I też nie wiem, czy też masz takie doświadczenie, ale Czasem ktoś mówi właśnie, że poznając różne osoby przez internet, no nie zawsze się okazuje, że to są fajne osoby, że zawsze, nie zawsze się dogaduje. A ja na przykład zawsze, jeżeli. zawsze się sprawdza to. Tak. Że jakby nie zdarzyło mi się, że poznałam kogoś przez internet, i potem byłam, okazało się, że totalnie jakby ten, że raczej. Zawsze się okazuje, że właśnie te osoby to totalnie jakby w, deszk, w dyszkę i, i w ogóle super, więc to jest, to jest super, no bo to jest taki wewnętrzny radar, którego po prostu masz jakby <gry> z urodzenia i to pomaga wtedy. Mm -hmm. I właśnie, wiesz, można kreować swój wizerunek w internecie, ale. Jak obserwujesz kogoś jesteś w stanie wyczuć te subtelności i zobaczyć, czy, czy ta osoba jest szczera w tych swoich komunikatach, czy tam wszystko na pewno styka, czy nie. No i mam także, znam niektóre osoby tak z internetu, w sensie obserwuję je i no są moim zdaniem nieszczerzy, nie leżą mi te treści i nie chcę ich po prostu obserwować. A te osoby, z którymi jest mi po drodze i czuję, że są autentyczne, szczere i podobają mi się ich treści, jakie poznałam, to. Kilka z nich jest teraz moimi bliskimi przyjaciółkami, a poznałam je jakby właśnie przez internet, i to jest właśnie coś, co ja kocham w tej cesze naszej. Ale mm -hmm. inna rzecz, którą ja bardzo lubię, to jest to, że my tak też możemy bardziej przeżywać. I z jednej strony to jest negatywne, bo jakby stresujące sytuacje możemy przeżywać bardziej, ale te pozytywne sytuacje też możemy przeżywać bardziej. Jak jestem w podróży, to mnie cieszy wszystko. Jak jem, to cieszy mnie wszystko, bo my też wyczuwamy subtelne różnice smaku. I ja się zawsze dziwiłam, jak można kupować tani ser. Albo jak można nie wyczuć różnicy pomiędzy gołdą za 4 zł, a czadarem za 10. Jakby, jakby ja wolałam zawsze dopłacić i mieć ten lepszy smak, a dla reszty to jest takie obojętne. Przecież czuć różnicę, mm. po prostu bardzo czuć różnicę, ale dopiero się zorientowałam, że jakby. Niektóre osoby tego nie czują, piją niedobrą kawę i tego nie czują. A ja nie mogę pić niedobrej kawy, ja muszę mieć specjalną kawę, specialty, bo inaczej. No. Więc moim zdaniem to jest zaleta, bo z jednej strony oczekujemy od życia więcej i bardziej to odczuwamy, no ale to też może być um, wada. Czy ty widzisz jeszcze jakieś inne pozytywne um, aspekty wysokiej wrażliwości? Tak, jak najbardziej. To znaczy w ogóle dla mnie to tak, jak mówię, że zawsze całe życie czułam, że coś jest takiego innego i ja w tym, pomimo tych trudnych yy, rzeczy, o których powiedziałam, to przede wszystkim widziałam właśnie, że nie rozumiałam dlaczego, co we mnie jest takiego. Czy ja mam jakiegoś. po prostu jestem jakaś genialna. No nie, jakby żartuję oczywiście teraz, ale że szłam te drogami, którymi nikt nie szedł. Wszyscy tak. Się, jakby nie, nie rozumiałam tego. A potem mi mówią, że oni by też tak chcieli. Ja mówię: No, chopie, no, jakby czy, po prostu to zacznij, nie? Yy, więc yy, zawsze inaczej w ogóle wszystko niż, yy, niż wszyscy, z czego się super cieszę i, i co, dzięki czemu jestem, yy, właśnie robię dzisiaj to, co robię. Tak mam różne bogate, fajne doświadczenia. To, co mówisz odnośnie jedzenia, jest też się aż roześmiałam w sobie, bo ja, ja Zupełnie inaczej, ale też jest o tyle podobnie, bo ja z kolei mam totalnie faza na, wiesz, sztuka, nie? czy sztuka, czy malarstwo, czy muzyka poważna, jazz. To jakby to jest totalnie jakby in, pierwszy, pierwszy kierunek. A jeżeli chodzi o jedzenie, to na przykład u mnie w domu jedzenie nigdy nie było istotne, tam się jadło wiesz, ryż z warzywami na patelnie. Ehm, jakiś tam specjalnych w związku z czym nie, nie znałam wielu wielu różnych e, smaków e, i a jak studiowałam, to właśnie strasznie zawsze nigdy na nic nie miałam pieniędzy i tak dalej, i tak dalej, więc jakby także kupowałam gdzieś tam tanie rzeczy, ale od kilku lat, jak jestem z Kamilem, który jest właśnie smakoszem, jakby on potrafi docenić, <laughs> on się śmieje, że u niego w pracy koleżanki mu mówią, że one uwielbiają patrzeć, jak on je, bo on po prostu, on każe, po prostu to jest, to jest, wiesz, jak jakaś, nie wiem, jak jakaś y, celebracja taka mistyczna, jak on kosztuje jedzenia, on wszystko tutaj wyczuje. I teraz on mi pokazał te smaki różne. Wiesz o co chodzi? Że ja teraz mm -hmm. już nie, nie zjem tego, co kiedyś zjadłam i mi się spokładam, tam. Je, jak, bo od razu łapałam to. I teraz jak my idziemy razem do restauracji, to po prostu zamawiamy dwie różne rzeczy i my potrafimy totalnie rozmawiać o jedzeniu, i on nawet nieraz jest zaskoczony, że jejku, jak ty potrafisz tutaj właśnie dokładnie wyczuć, wszystko wiesz, nie? I to jest mega super. I faktycznie teraz, no, um, za każdym razem, kiedy zwiększałam jakość kawy, którą piję, no, nie byłam w stanie wrócić. Jakby kawy rozpuszczalnej. Nie wypiję. Tak? Znaczy, no nie, no, no po prostu nie. wodę w, Wolę wodę z kranu, nie? I, i, to, I to są takie małe rzeczy, ale także jednocześnie codziennie rano, codziennie rano, jak zrobię sobie w moim ekspresie kawę, moją kawę w moim ekspresie, um, to ja się tym zachwycam, zawsze w ładnym kubeczku i zawsze ten smak jest tym smakiem, och, tak. I to jest po prostu taka już chwila, taka dobra chwila, w której ja się zatapiam po prostu i to już jest dobry początek dnia. I, a to mogłoby być takie nic, po prostu. Mhm. wypić kawy, idę dalej, biegnę, nie? Mhm. Dokładnie. To jest piękne i to bardzo lubię w naszej wysokiej wrażliwości, że jesteśmy w stanie docenić mhm. takie... Małe momenty i cieszyć się z tego, bo to nie wielkie sukcesy, które się zdarzają raz do roku, sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi, tylko właśnie docenianie takich małych chwil, jak wyjście do restauracji albo ugotowanie sobie dobrego posiłku, albo taka kawa, i uważam, że to jest ekstra. Hmm. A czy ty, jak kogoś poznajesz jakąś nową osobę, to od razu mówisz, hej, ja jestem wysoko wrażliwa, więc tutaj ostrożnie ze mną i w relacjach ze mną, czy. Raczej tego nie komunikujesz obcym ludziom. Nie komunikuję, nie komunikuję dlatego, że też ludzie nie wiedzą, co to znaczy, a nie chcę, żeby to zinterpretowali tak jak ja kiedyś właśnie, jak nie wiedziałam, co to jest, nie? Że, że ojejku, to jest jakaś, nie wiem, mimoza, nie? Wiesz, o co chodzi. Więc, więc nie. Ja po prostu jak potrzebuję, bo na przykład, nie wiem, mamy... Gości, gości w domu i jest dużo osób, może z dziećmi i tak dalej, to w pewnym momencie idę sobie tam do sypialni, położę się na dwie godzinki, wracam. To jest zawsze tam, wiecie co? Pójdę sobie odpocząć i wrócę. Czy jeżeli gdzieś jesteśmy, jest właśnie bardzo duży rumor, także staram się. Przepraszam, zadbać, yy, zadbać o, o siebie, i jeżeli czuję, że już nie mogę, no to po prostu wychodzę. Bardziej jakby w taki sposób, yy, no, w taki sposób. Mam ten luksus, właśnie, nie wiem, Kamil jest jakimś bohaterem tego odcinka, ale że on. Jakby tutaj bardzo mnie po prostu dba, wiesz, to jest takie. To jest, moje życie jakoś jego zmieniło się jakby diametralnie od momentu, kiedy jest osoba obok, która no, autentycznie dba, ona widzi, że już zaczyna być i on już od razu, wiesz, plus bierze na siebie też wszystkie tam dyskusje, rozmowy nieraz. No więc jakby. To jest super. E, e, ale także, kiedy e, jestem, nie wiem, gdzieś sama i tak dalej, po prostu albo siadam sobie gdzieś z boku, no w zależności, jaki mm -hmm. mam humor. Czasem mam taki humor, bo na przykład ostatnio na, w zeszłym roku na blogowigili, jak jestem tam z, po prostu z moimi koleżankami i jeszcze już jesteśmy rozkręcone, już szaleństwo, to ja jestem tą osobą też, która się wygłupia i jakby robi największą akcję, więc jakby to też nie zawsze jest tak, że ja gdzieś tam si siadam w kącie, bo jak znam już kilka osób, to. W ogóle czasem mm -hmm. zaprzeczam wszystkiemu, co może się kojarzyć z wysoką wrażliwością, więc no, więc po prostu w ten sposób, em, jak czuję, już, że już, że już, że już mm -hmm. to sobie po prostu gdzieś tam odpoczywam z boku. Dobrze jest usłyszeć, że znalazłaś sobie, że masz takiego partnera, znalazłaś sobie, co za określenie, że masz takiego partnera, pozdrawiamy Kamila, który tak potrafi, o ciebie, tak potrafi o Ciebie zadbać. Czy Ty musiałaś mu wytłumaczyć, co to znaczy wysokowrażliwość, czy on też przeczytał może książkę na ten temat? Jakie można wydać rady osobom, które są wysokowrażliwe, a są w związku z osobą niewysokowrażliwą? No właśnie, bo to jest, to jest ciekawe. Kamil nie, nie przeczytał książki, ale dużo mu właśnie o niej opowiadałam. On także, no po prostu, zna mnie najlepiej na świecie, więc nawet myślę, nie znając tych nazw, właśnie, wysoka wrażliwość, i tak to już jakby to stosowaliśmy powoli, bo, bo jakby widział, widzi to, jak moja mina wygląda w danym momencie. I to jest też ciekawe, że jej zupełnie intuicyjnie wybrałam go jako partnera <grych> życiowego. Nie, nie, nie znając te, ani tej teorii, ani niczego, on jest osobą wrażliwą. I takich zawsze tacy ludzie, ja po prostu takich ludzi kocham, którzy są. Wrażliwi trochę, ma, tu też lubią pożartować, mają dobre poczucie humoru i też mają takiego szalone, szalonego coś w sobie, ale jednocześnie też potrafią pogadać na jakieś takie ważniejsze, głębsze tematy i tak dalej, więc to było super. I mi osobiście taki partner, no, jest dla mnie idealny. Mm -hmm. Nie mogę sobie wyobrazić, jakby od kiedy poznałam Kamila, nie, nie spotkałam kogoś, kto myślę sobie o jejku z taką osobą, byłabym szczęśliwsza. Ale y, każda pewnie i każdy z nas ym, z kimś innym będzie. Tak naprawdę czegoś trochę inny, in, innego potrzebuje, kogoś innego szuka czy yy, dlatego, że właśnie ta wysoka wrażliwość jest jedną z wielu, wielu, wielu rzeczy, czy, czy właściwości, czy, czy cech, które mamy. Yy, yy, różne mamy temperamenty, różne osobowości i, i w ogóle wiele różnych innych, yy, innych rzeczy, więc yy, zupełnie nie, nie pokusiłabym się tu nie ośmieliła dawać jakichś mm -hmm. takich związkowych odpowiedzi, dokładnie. No. Tutaj właśnie jeszcze jedna kwestia, która może być dla osób trudna poza związkami jest praca i środowisko pracy. No my jesteśmy w idealnym miejscu, bo jesteśmy osobami wysokopraśliwymi i ja się o tym przekonałam. Dotarłyśmy tu. Tak, tak. Ja się o tym bardzo przekonałam ostatnio, bo do tej pory od, od dwóch lat pracuję już sama, ale w tym roku zaczęłam realizować taki projekt z moimi przyjaciółkami, który się nazywa Przedsiębiorczy Dietetyk no, i część zadań wykonujemy razem. Pierwszy raz współpracuję z kimś. I jak siadamy i każda z nich gada, i jakby nad czymś się zastanawiamy, to zobaczyłam, jak mi jest trudno w takich momentach. I jak jednego dnia się tak komunikowałyśmy, że za, zaraz przychodziła jakaś wiadomość na messengerze, ktoś tam do mnie dzwonił, a ja miałam zrobić jedną rzecz, jak mi było ciężko to zrobić. Nie mogłam. Się skupić na niczym, bo mi cały czas ktoś przeszkadzał. Więc ja nie wyobrażam sobie pracować ani na żadnym open space, ani w ogóle w biurze, gdzie ktoś przychodzi i zawraca mi ciągle głowę. Więc ja bardzo cenię sobie tę pracę, którą intuicyjnie jakoś właśnie stworzyłam. Em, jakie ty masz doświadczenia zawodowe? Czy ty pracowałaś kiedyś gdzieś w jakimś takim biurze, czy od razu miałaś taką pracę, jaką masz teraz? Bardzo się utożsamiłam po pierwsze z tym co powiedziałaś i to totalnie jakby rozumiem właśnie w ogóle messenger i wszystkie nagłe jakby bodźce które um, rozwalają mi to, że ja już jestem głęboko w jakimś czymś myśleniu czy pracy nad czymś innym to jest straszne. Ale tak, ja pracowałam i na open space, i w biurze i w większym i w mniejszym, w różnych, że tak powiem, konstelacjach. Były tego fajne strony, takie towarzyskie, że mogłam właśnie z kimś tu pogadać, i tak dalej. Więc ja na początku, jak przeszłam też dwa lata temu, zaczęłam już sama, niezależnie yy, tylko dla siebie, jakby pracować. To na początku trudno było mi się odnaleźć, jakby, żeby nie czuć się właśnie znowu samotnie, że gdzieś tam ci ludzie są mi potrzebni. W ogóle też, też jest to ciekawe, jak bardzo wysoka wrażliwość jest niezależna od introwersji czy ekstrawersji. Mhm. Że y, to można być ekstrawertykiem wysoko wrażliwym, a ja, y, chociaż bardzo siebie zawsze określałam jako introwertyczkę, to myślę, że jest tak, taką introwertyczką, która jednak jest blisko, bliżej tego, tej ekstrawersji, nie tak daleko od niej. No, ale w każdym razie... Mm... Lubiłam też przechodzić, jak pracowałam w biurze, w którym jest dużo osób, to przechodziłam sobie też często wcześniej. Wtedy wykonywałam jakieś takie wymagające większego skupienia e, zadania, i dopiero jak wszyscy się schodzili, no to też często miałam słuchawki na uszach, i po prostu byłam zamknięta, że jakby a, analogicznie do tego, jak się uczyłam w, na studiach w parku, że dużo osób chodziło wokół, to ja po prostu się w, potrafię wyłączyć. Nawet to było nawet kiedyś mi ktoś zwrócił na to uwagę, że jak ja to robię, że. Że po prostu można nawet krzyczeć przy mnie, czy coś, ja potrafię się tak wyłączyć, że Aha, um, no, kiedyś na obozie harcerskim ktoś rzucił petardę koło, mojego, koło, koło mojej kanadyjki i ja się nie obudziłam. Więc to jest to jest właśnie ten, yy, ten typ. Ale, ale była to ogólnie praca dla mnie w takich miejscach, do których codziennie szłam na ósmą czy na dziewiątą. Była bardzo trudna, bo nie mogłam w ciągu dnia się położyć. Na chwilę, na 20 minut do łóżka. Jak się źle czułam fizycznie, mogłabym pracować, nie chodzi o to, żeby nie pracować od razu, tylko o to, żeby pracować w innej pozycji na przykład, albo w poczuciu bezpieczeństwa mojego łóżka na przykład. Więc to było bardzo takie, bardzo mi tego brakowało. Um, I od kiedy pracuję sama, i też w głowie sobie poukładałam tak, żeby zdrowo pracować pracując sama, to jakby totalnie odczuwam jakby ten luksus i doceniam go, i, i pamiętam, jak to było kiedyś, i teraz, jak, jak tylko tego potrzebuję, mogę się na chwilę położyć, wrócić sobie, zrobić coś jakby w swoim czasie, i także pracować w takim tempie i rytmie, który jest dostosowany do najlepszej mojej produktywności. Bo jak w, bo w stresie i na już. Zrobię, ale zrobię to po prostu dobrze, a nie super dobrze albo nie bardzo fajnie, nie nie jakbym się odkrywczy. to po prostu będzie zrobione dobrze, nie jako mhm. jako tako. A kiedy mogę, sama sobie to wyznaczam i wiem, ile, że właśnie nie potrzebuję tego ponaglania, tego wiszenia nade mną, że już i tak dalej, to, to dużo lepsze rzeczy potrafię wymyśleć i dużo fajniej to zrobić. A przede wszystkim, co dla mnie osobiście jest najważniejsze najlepiej się przy tym czuć, nie? że też praca nie jest, jest bardzo ważna w moim życiu, ale nie chcę, żeby była najważniejsza. I chcę, żeby przede wszystkim być zdrowa. Też przeszłam wypalenie zawodowe kiedyś i nie jest to fajna rzecz, więc też pracowałam przez około 2 lata, półtora roku, także że pracowałam zdalnie, że pracowałam ze swojego domu, ale dla kogoś. I to, to już było na pewno lepsze niż praca, że muszę siedzieć na tym krześle twardym przez 8 godzin. Ale wtedy niestety wpadłam w to, że ja pracowałam za dużo, pracowałam bardzo dużo i też oczywiście dlatego, żeby więcej zarobić, ale, no ale to mnie wtedy strasznie właśnie wykończyło i paradoksalnie to ta praca doprowadziła mnie do wypalenia zawodowego, bo pracowałam i weekendy, i w tygodniu, i cały czas non-stop. Potem właściwie nic nie mogłam robić już po takim chyba roku, bo, bo tutaj nie byłam do niczego. Dziennikarstwem, wtedy dziennikarstwem, wcześniej jeszcze medie, takim, ma, nie marketingiem, tylko PR-em, oh, public relations, no, czyli re 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 reklama. Kiedyś też pracowałam w kancelariach prawnych, więc od, różne, wszystkie z tych prac to były takie prace intelektualne po prostu, więc czysto, czysto intelektualne, ale co ciekawe na przykład, jak, bo ja skończyłam prawo, więc dlatego w tych kancelariach, Nazywam to pracą, chociaż mi nikt za to nie płacił, bo niestety tak wygląda rynek prawniczy w Krakowie. Dopiero jak właśnie przeszłam do pierwszego miejsca, gdzie zajmowałam się Public Relations, mogłam ubrać do pracy bluzy i jeansy, to to już była ogromna zmiana. Bo jeszcze jak do tak ośmiu godzin dołączysz na tym twardym krześle, dołączysz sobie sztywność relacji, sztywność zachowań w takim miejscu, jak, jakaś dobre kancelarie, no to w niektórych jest taki bardziej swojski klimat, ale ja w pewnym momencie już byłam w takich, w których było bardzo oficjalnie, albo w dziale, w dziale prawnym telewizji, czy w takich miejscach, także pracowałam, więc to było takie bardzo i wiesz i masz do tego jeszcze taką koszulę sztywną tutaj, o, spódnicę, najlepiej ołówkową, wiesz, no to są, ja wtedy no mi z jednej strony to było fajne, ale z drugiej strony, jak właśnie przeszłam już z tego, że mogę chodzić do pracy czasem na ósmą, czasem na dziewiątą. Jedna już wolność druga, że mogę w dżinsach i w bluzie. To ja cię to, to była już rewolucja. Więc jakby tak krok po kroku dopiero dochodziłam do tego, że dzisiaj wiesz, nie muszę się do pracy nawet malować. Mhm. Chociaż już... czasem to robię. Nie, już właśnie coraz rzadziej. Um... No właśnie dla nas to jest teraz łatwe, bo mamy właśnie takie fajne środowisko pracy i to rozumiemy i wydaje mi się, że wiele osób, które posłucha tego podcastu będą w stanie się utożsamić z tym, bo jestem pewna, że duża część moich słuchaczy jest osobami wysoko wrażliwymi, bo po tamtym podca odcinku podcastu oczytana o, o wysokiej wrażliwości i o tej książce, Dużo osób się odezwało, że nie mieli o tym pojęcia, a że też są takimi osobami, więc myślę, że właśnie przyciągamy, nawet jeżeli to nie jest e, rzeczywiste życie, tylko internet, to jednak przyciągamy bardzo osoby podobne e, do nas. E, bo ja mam mało takiego doświadczenia w pracy. Co byś doradziła właśnie tym osobom, które nie mogą pracować na swoim, nie mogą pracować z domu, chociaż teraz wiele osób. E, Cieszy się z tego, że, że może pracować z domu zdalnie. Co można robić, żeby ta praca nie była aż taka uciążliwa, jeśli zorientujemy się, że jesteśmy osobami wysokowrażliwymi i praca nas wykańcza? No, więc na pewno w zależności od tego, jaki jest dress code naszego, naszej firmy, możemy spróbować zadbać o to. To jest, nie wydaje się, pierdoła, ale o na przykład jakość tkanin, z których mamy ubrania, oraz to, żeby były to takie rzeczy, w których się dobrze czujemy psychicznie i fizycznie, które są wygodne i które, w których także czujemy się bezpiecznie i dobrze. To jest jedna taka może być subtelna zmiana, która może zwrócić na taki detal uwagę, co może nam się lepiej po prostu być przez ten, żeby się dobrze czuć przez cały dzień. To, żeby mieć tą dobrą kawę, żeby zadbać może nie wiem. Nie wiem, na ile wi wiadomo, zarabiamy, i tak dalej. Albo żeby sobie te rano w domu robić w dobrym ekspresie, albo może ktoś ma możliwość codziennie sobie kupić dobrą kawę, jeżeli w pracy nie ma dobrej jakości kawy, nie? No, żeby zadbać o siebie w te dni, w których się czujemy bardzo źle, że już po prostu nie mamy sił jeżeli nie ma żadnego takiego pomieszczenia w tym zakładzie pracy w którym można na jakiejś pufie usiąść czy coś takiego, tylko musimy być cały czas jednak bardziej poważnie, oficjalnie i tak dalej to żeby też mieć tego świadomość i na przykład na wieczór przygotować sobie dobrą kąpiel i pamiętać przez cały dzień, że ta kąpiel na nas czeka nie? i tym bardziej w tym dniu ubrać coś takiego miłego w dotyku, w czym będzie nam będziemy się sobie też podobać nie wiem, uczesać się też w taki sposób które będzie dla nas wygodny, to są takie rzeczy, o których ja nigdy nie pomyślałam. że Zawsze myślałam też o tym, że muszę, że tutaj trzeba wszystko tak... Jakby nie, nie pomyślałam o tym, żeby to zrobić. Dzisiaj bym tak robiła, pracując w tej kancelarii, nie? Wiadomo, to wszystko zależy, bo jak nie masz znowu Kasy na nic, nie I musisz po prostu kupić coś, co wygląda mniej więcej e, mniej więcej oficjalnie, czyli nie wiem, jakąś czarną bluzkę i e, najlepiej, żeby była jak najtańsza i żeby była jak najprostsza. No to wtedy mo trzeba może, może nie wiem, może dzisiaj sobie kupię jakieś czy zrobię dobre śniadanie. Bardziej zadbam właśnie o jedzenie, nie jakoś jedzenia, którą mi, Jak zmieniło moje życie z pomyślenia o tym jedzenie warzyw i zrezygnowanie z mięsa na przykład. I słuchanie żołądka, który mnie ciągle bolał, że na przykład od tych chipsów to jest fajnie mi się zje przez pierwsze pięć chipsów. Zasada pięciu chipsów. <grym> Potem już mnie boli żołądek, no nie? Ale zamiast tego mogę sobie, nie wiem, ja osobiście bardzo lubię kiszonki, więc jakby ojku albo jakieś warzywo z humusem, no to jakby ja się kręcę, nie? Zupełnie inaczej się już od razu czuję. Więc jakby myślałabym o takich bardzo drobnych rzeczach, które mogę zrobić, że właśnie zamiast jakiegoś warkocza, który by mnie tak mega ściskał tutaj, albo mhm. fryzurę, która mi się ciągle, nie wiem, coś mi tam rozpada, mi się tu muszę poprawić coś tam, że właśnie zrobić sobie jakąś rzecz, która jest prostsza, Wciąż fajnie wygląda i którą się nie, nie muszę tak martwić. Nie? więc jakby, Albo inny styl fryzury. Ja to w ogóle wszystko robiłam źle, bo ja w ogóle oj, to masakra po prostu. Ale te wszystkie rzeczy by wtedy już bardzo zmieniły jakość tej codziennej pracy. Także zadbać o to, żeby te poranki były jak najbardziej miłe, żeby mieć jakiś miły dźwięk w dzwonku. No nie wiem, no to, hmm. tym bardziej, że my jako osoby wysokowrażliwe chyba często nie mamy takich, że może być to delikatny nawet dźwięk i on już nas obudzi, a nie musi być hmm. wycie koguta, który ja, ja miałam na przykład. Ale to jest y, fajne, że mówisz o tych wszystkich rzeczach, bo ty popełniłaś jakieś błędy i może kogoś uchronisz przed tymi y, błędami, ale teraz sobie o tym myślę, że... Wiesz, dowiedziałam się o tej wysokiej wrażliwości w tym roku, ale jak czytałam tę książkę z tymi poradami, co robić, jak sobie z tym radzić, to pomyślałam sobie, wow Justyna, jesteś jednak geniuszem, bo nie wiedziałaś, dlaczego odstajesz trochę od reszty, ale wiedziałaś, co Ci nie leży, a co Ci leży i co trzeba mhm. robić. Czyli po pierwsze, musisz mieć pracę, w której jakby masz wolność i nikt Ci, ci nie zaczepia i możesz siedzieć sobie w domu. Nie lubisz chodzić na jakieś wielkie eventy i lubisz siedzieć z bliskimi w domu. Zaczęłam też medytować, robić jogę i te wszystkie rzeczy, które właśnie autorka książki radziła, to ja wprowadziłam i pomyślałam sobie, dobrze Justyna, jakby fajnie. <laughs> Wiem teraz czemu ja sięgałam po te rzeczy, ale sięgnęłam po nie intuicyjnie. A czy są jakieś takie rzeczy, które Ty robisz tak długoterminowo, żeby zadbać o siebie, nie być przestymulowana i, i żeby ta wysoka wrażliwość działa, działała na Twoją korzyść, a nie niekorzyść? Mhm. Po pierwsze, chodzę na psychoterapię. To oczywiście już tak bardzo długoterminowo, akurat u mnie. Ale tak, z takich rzeczy bardziej na co dzień też, to w weekendy nie jestem w mediach społecznościowych. Nie publikuję nic, czyli w ogóle nie robię nic pracowego w weekendy. Yy, ni, nic zupełnie. Czasem mogę sobie dla fanu obczaić Instagram. Wtedy widzę, co to znaczy korzystać z Instagramu dla fanu. To jest zupełnie inne doświadczenie niż z punktu widzenia mojego na co dzień. Yy, więc to też staram się. Co tydzień robię sobie taką relaksującą kąpiel, w której po prostu siedzę sama i mam puszczoną właśnie moją taką muzykę, i to jest dla mnie takie wyczyszczenie głowy. Kiedyś, wiesz, jak byłam już w takich momentach, że już totalnie byłam przestymulowana milion, to grałam w Simsy. I to nie było w sensie, że ja po prostu nawet kilka miesięcy musiałam, grałam grałam w to, nie tak, że cały dzień, wiadomo, ale po prostu takie głupie rzeczy, takie odmóżdżające, Po prostu czytam, oglądam na przykład jak na Netflixie, to oglądam także rzeczy takie odmóżdżające i rozrywkowe, żeby dać odpocząć jakby mózgowi. Dużo zdrowiej jest iść na spacer oczywiście do przyrody, ale byłam czasem już w takim momencie złym, że już tylko po prostu. Nie miałam, totalnie, byłam już tak przebodzicowana. No, ale teraz, właśnie, spacery bardzo mi pomagają. Mieszkam na wsi, więc, więc jest to proste, ale w mieście też można iść do parku. Bardzo czasem, właśnie, zawsze lubiłam sobie iść do jakiejś kawiarni na, na jedną kawę, nie na jedną kawę, ale tak, żeby właśnie w jakimś miejscu, w którym czuję się dobrze, fajnie. I bezpiecznie, i z książką, i sobie poczytać. Więc to są właśnie takie, takie rzeczy, że staram się dbać o ten czas, szczególnie, że mam taką możliwość, o ten czas mój ze mną, w którym mogę po prostu nikim ani niczym się nie przejmować i odpoczywać. To jest, no, odpoczywam głównie będąc tak zupełnie sama. Ale też oczywiście w jakimś bliskim gronie, czy tak samo spotkać się z przyjaciółmi. O, o to też bardzo dbam i regularnie dużo mamy gości, ale tak, mm, no ja tego potrzebuję po prostu, żeby być właśnie w gronie takich y, bliskich. Więc to są takie, że, takie rzeczy w zasadzie. Teraz może dzięki temu nie mam większy, więcej tych rzeczy, dzięki temu, że właśnie już wyregulowałam sobie i tą pracę i tak dalej, że te wieczory też. Staram się nie pracować, chociaż to jeszcze nie do końca mi zawsze wychodzi. Hmm, więc ten klasyczny work-life balance, nie? Mm -hmm. To jeszcze jedno w sumie pytanie. A propos tych rad, masz włączone powiadomienia w telefonie? Nie, 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 nie. Od bardzo dawna mam wszystkie powiadomienia wyłączone. Niestety, mimo to, no, mam taki odruch, że sprawdzam, wchodzę w apki i sprawdzam. No ale. W ogóle najgorsze są powiadomienia na Messengerze, bo mam wiele ważnych dyskusji na Messengerze włączonych ignoruj i one potem znikają i nie umiem ich odklikać, ale czasem po prostu jak, najgorzej jak robię coś na komputerze i muszę mieć włączonego Facebooka, bo tam między innymi coś robię z pracy, a tu mi wklikają te Messengerze. Też mam tak ustalona, że ogólnie to Kamil zajmuje się umawianiem nas ze znajomymi i takimi rozmawami na Messengerze, bo ja nie lubię rozmawiać w formie, w której nie jestem na żywo, jeszcze tak jak rozmawiamy na Zoomie, to jest też jeszcze spoko, ale nie lubię y, tego pisania, bo to jest w pracy, tym się zajmuję, a po prostu w pr prywatnie z przyjaciółmi, co tam u was, to ja tak nie napiszę. Nie dlatego, że mnie to nie interesuje, ani nie troszczę się o kogoś, tylko że nie chcę o tym rozmawiać na messengerze. Mm. <laughs> więc, te, więc także podział nawet ról w związku. Mamy taki, że oczywiście, żeby każdemu pasował. Kamil na przykład to uwielbia, nie? On bo tam bez końca, tam wszystko jakby odchodzi, on uwielbia. Być w całym, cały czas w kontakcie z wszystkimi naraz. No, ale jak jestem do tych dyskusji załączona, no to jakby mam je wyciszone po prostu. Mhm. Ja właśnie też bardzo polecam wyłączyć sobie powiadomienia. Ja to chyba zrobiłam jakieś dwa lata temu. Można do mnie tylko zadzwonić albo napisać smsa i wtedy odbiorę, ale na Messengerze no odpiszę jak będę mieć, będę mieć czas, bo jeżeli pracuję i ja jestem, e, też zastanawiam się czy to dzięki tej wysokiej wrażliwości jestem w stanie na maksa skupić się na jednym zadaniu i wejść w coś tak na dwie godziny i mnie to bardzo cieszy, kiedy jestem w stanie się skupić na tej jednej rzeczy i robić ją tak bez przerywania i, i to jest fajne, a powiadomienia w telefonie, jak widzę kogoś kto w ogóle kupuje sobie, nie wiem Apple Watcha po to, żeby Mieć jeszcze powiadomienia na ręce, to jest sobie wariactwo i mi nawet przeszło przez myśl, żeby kupić sobie ten zegarek, bo chciałam mieć na przykład, nie wiem, sprawdzić ile robię kroków w ciągu dnia albo mieć tam sobie muzykę czy coś tam, ale jak sobie uświadomiłam, że w większości czasu to Ci przychodzą powiadomienia, to stwierdziłam, że dziękuję bardzo, nie kupuję. Ale to jest... To jest kosmos. Ja w ogóle Apple Watch to jest dla mnie tylko, ja bym sobie to kupiła, tylko żeby mieć godzinę i płacić nim. I wszystko bym miała wyłączone. To byłyby dwie funkcje, z których bym z tego korzystała i chyba dlatego nie warto aż tyle go po prostu Tak, go kupować. tak. Chciałabym mieć, ale stwierdziłam, że dla tych właśnie funkcji, ja bym jeszcze te kroki chciała, no to trzy funkcje, mhm. no to mogłabym sobie kupić inny, ale inne zegarki są brzydkie, więc nie no mam właśnie. Żadnego. To, jest, to jest problem. Dobra, na koniec już. Powiedz mnie, zastanawiałam się, czy w ogóle będziemy w stanie pogadać przez godzinę o wysokiej wrażliwości, a jednak udało się. mogłybyśmy jeszcze dłużej. <noise> tak, tak, ale jest, jestem ciekawa, czy wiesz, ktoś tutaj dotrwał do końca, jak my sobie gadamy o, o tej wrażliwości. Powiedz mi, jakie książki ciekawe ostatnio przeczytałaś, które poleciłabyś nie w kontekście wysokiej wrażliwości, żeby tam się lepiej poznać, bo możecie przeczytać tę książkę wysoko wrażliwi. No, mi nie do końca ta książka leżała, ale żeby zrobić sobie ten test, jeżeli podejrzewacie, że macie u siebie tę wysoką wrażliwość, ale bardziej chciałabym poznać jakieś takie, nie wiem, dwie, trzy książki, które są takie fajne do rozgminiania, które, nie wiem, zmieniły coś w Twoim życiu i które e, masz jakoś tak w pamięci. Mhm. Pierwsza rzecz, która mi się kojarzy i też myślę, wszystkim wysoko wrażliwym osobom, ale nie tylko. Ogólnie polecam i jest taka właśnie, że tak powiem, użytecznie życiowa: to jest porozumienie bez przemocy Marszala B. Rosenberga. Myślę, że porozumienie bez przemocy jest takim czymś, co w ogóle wrażliwe, także wrażliwe po prostu osoby uznają za coś fajnego, żeby gdzieś tam mieć jakąś tego świadomość. Poza tym mam otworzone tutaj, od razu sobie otworzyłam hmm. Kindle, dobrze, że sobie przygotowałam. <laughs> Nie wiem dlaczego nawet. I Miałaś intuicję, wiedziałaś, że zapytam. No, może tak, widzisz. Nie, tak, właśnie. Pomyślałam, że no, warto mieć, bo ten. E, I teraz myślę sobie, teraz takie książki myślę, które poleciłabym osobie, która. Mm, osobie wysoko wrażliwej do przeczytania po prostu tak dla siebie. I to będą różne książki. Z takiej. Um, z także, z której ostatnio jakoś czytałam. Na pewno bym poleciła. z... Oba rybekę Solnit, nadzieja w mroku. To jest taka książka, esej, ale napisana bardzo przystępnie, bo jak słyszę esej, to ja sama się aż o nie, nie, to jest napisane bardzo przystępnie właśnie o tym, żeby w myśleniu o zmianach społecznych, szczególnie tak co się dzieje politycznie w kraju i tak dalej, żeby nie ulegać temu, że masakra po prostu do czego to zmierza, koniec świata, nic no tragedia. Ona pokazuje, że naprawdę Zmiany społeczne nie następują od razu i czasem trochę się cofają i tak dalej, ale ogólnie idą w dobrym kierunku, i pokazuje to na przykładzie wszystkich zmian, które w ciągu jej życia urodziła się w 1961 roku. Nastąpiły to jest autorka tej książki. Mężczyźni objaśniają mi świat, notabene też świetnej. Druga książka, którą w ostatnim czasie czytałam, uh, i jest no bardzo piękna, ale też w polskim kontekście myślę ważna to są fałszerze pieprzu Moniki Schneiderman. To jest z kolei opowieść o tym, często mamy takie, um, nie, jeżeli nie zagłębiamy się w tematy, na przykład y, historii, Polski, czy naszej własnej, to, to wydaje nam się, że książka, że Polska przed wojną to był taki kraj, w którym wszyscy się lubili, był wspaniale, romantycznie, a Żydzi z Polakami się nawzajem wspierali, by było miejsce dla wszystkich. To jakby to tutaj jest trochę. Monika Schneiderman opisała w super sposób językowo, super opisała historię swojej rodziny ze strony ojca była to rodzina żydowska ze strony matki rodzina polska jeżeli chcemy zobaczyć jak bardzo inaczej się żyło w Polsce polakom oraz Żydom to to jest ciekawe super napisane przy czym jej rodzina polska miała szlacheckie jakby także korzenie więc jest to zupełnie inna opowieść niż byłaby to opowieść osoby o np. przykład robotniczym czy chłopskim pochodzeniu polskim ale, ten, ale i tak mimo wszystko Teraz mi się też tutaj pokazuje. Aha, no chwilkę jeszcze, może troszkę. Hmm. Pokazało mi się tak, że od razu Stefan Hwin Haneman. To jest z kolei już tak totalnie literatura piękna i powieść yy, yy, przepięknie napisana, ale bardziej taka spokojna. Bardziej na dosyć duże właśnie skupienie, i też e, mi się ta książka podobała. Zakosztowuje się w niej właśnie takiego innego trochę świata. On, akcja się dzieje w Gdańsku, więc wszystkim osobom związanym z Pomorzem i z Gdańskiem bardzo polecam. I to jest rzeczywiście taka literatura piękna z takiej wyższej półki i, li, i polska literatura piękna Tej, hmm, wydaje mi się, że chwilę ją napisał w latach 90. E, więc bardzo ciekawe z kolei spojrzenie na Gdańsk. Z perspektywy tamtejszej społeczności i tego, że Gdańsk dopiero od tak naprawdę czasów powojennych jest miastem polskim. E, więc e, także zmiany społeczne w tym, no to są takie tematy, które mnie też interesują, więc i w i literaturze, i w reportażu u Moniki to trochę tak reportażowo i w i we wszystkim i w książkach historycznych to mnie interesuje ale też sobie myślę o y, służących, służące do wszystkiego że to też jest taka książka trochę mhm. o nas o wie, wielu, wielu z nas bo możemy nawet nie wiedzieć, że często nasze babcie i prababcie były służącymi, no zdecydowanie częściej niż szlachciankami i o realiach ich życia y, świetną książkę napisała Joanna Kuciel-Frydryszek taką bardzo estetyczną bardzo ładną okładkę i tytuł brzmi służące do wszystkiego, właśnie świetna, w ogóle odnosząca się także do um, takich postaci z kultury, e, więc um, poznajemy realia naszych um, często babci i prababć, praprababć i jeszcze dalej, e, które, e, które były służącymi w domach tych wspaniałych, wielkich Rodów. Oczywiście tutaj specjalnie cudzysłów, bo raczej jestem zwolenniczką wybudzania nas z takiego romantyzowania przeszłości. Ale ekstra. Ja właśnie nie jestem jakąś wielką fanką powieści i zawsze jak zaczynam coś czytać, to tak... Um, przez to, że to nie jest prawda, ale mm -hmm. właśnie to jest powieść, wymyślona historia, to jakoś tak nie za bardzo chce mi się to czytać. Porozumienie bez przemocy mam na czytniku, mam na kindlu, ale jeszcze nie przeczytałam, a bardzo długo już to na tym kindlu leży, więc sięgnę z Twojego polecenia i e, zajrzę do tych książek, które poleciłaś, e, bo właśnie jakoś na tą taką warstwę literacką i, i te piękne słowa nie zwracałam do tej pory uwagi. Więc może tak jak Ty miałaś z tym jedzeniem, że przecież nie zwracać Widzisz, uwagi. Tak. A jak może zacznę zwracać na to uwagę i zacznę czytać piękne książki, to się wtedy okaże, że już nie mogę czytać tej... To, <grych> <grych> to bardzo Ci polecam i fałszerze pieprzu i właśnie służące do wszystkiego. To są naprawdę fascynujące, bardzo ciekawe książki także, które są o faktach, które są wszystko oparte jakby na rzeczywistości, są super jakby opisane. A jeżeli chodzi o Chwina, to go rzeczywiście bym polecała komuś, kto bardzo literaturą się interesuje, bo to może być książka też dla wielu osób, taka no, to nie jest książka super porywająca, wciągająca i tak dalej, bardziej jest taka do refleksji, do takiego też... Tak, Czasem są takie właśnie zdania i słowa, że wow, że to jest, to jest takie. Um, mm -hmm. no, no coś już bardziej w, w, rzeczywiście wymagającego, więc warto mieć na to czas i też gotowość. Mm -hmm. Ja właśnie mam złe wspomnienia, jak czytałam książkę Twardocha Morfina. W ogóle nie byłam gotowa na przeczytanie tej książki i dobrnęłam do końca, bo chciałam dobrnąć do końca, tylko i wyłącznie. I od, widziałam, że ostatnio recenzowałaś jakieś nowe książki jego i myślę... Akurat Morfiny nie, nie znam. Tam y, Myślę sobie, nie, to nazwisko tak źle mi się kojarzy, bo chciałam przeczytać coś takiego, wiesz, dobrego i, i to okay. się skończyło tak, że te, ciężko było mi dobrnąć do końca. Ja słyszałam o Morfinie takie w sumie mm, różne rzeczy, ale nie czytałam ani Morfiny ani Dracha, czyli dwóch takich najbardziej znanych, pierwszych, najbardziej znanych książek y, Twardocha. Z tego co wiem, bardzo są różne od y, króla, królestwa i Pokory, ale Chwin y, to jest totalnie inna bajka literacka, że on to jest zupełnie inna yy, kurczę, inny rodzaj pisania. On jest bardziej mi przypomina. Mm, teraz żebym nie pomyliła nazwiska. Myś... Myśliwski, Wiesław myśliwski. To chyba nie kojarzy. Traktat o uskaniu fasoli. To jest taka o, literatura tak. właśnie. Tak, to jest taka literatura właśnie taka refleksyjna, taka, można nawet ktoś powiedzieć może, że troszeczkę monotonna, ale jednocześnie fascynująca przez głębię tego obrazu. I właśnie chwiny Myśliwskie to mi się nie mm -hmm. zdziwiło, jak są też wysoko wrażliwi. Mm -hmm. Ciekawe, wow. ciekawe. Dziękuję Ci za te wszystkie polecenia i za te doświadczenia, którymi się podzieliłaś. Mam nadzieję, że to jak ty rozkminiłaś swoją wysoką wrażliwość po Boże innym wysokim wrażliwom osobom, bardziej zrozumieć siebie, docenić tę cechę, a nie widzieć tylko jej ciemne strony. Powiedz mi na koniec, gdzie chciałabyś, żeby ktoś, kto chce bliżej Ciebie poznać, miał się udać. No, ja zapraszam serdecznie na mojego Instagrama, na którym się nazywam Jola Szymańska, i na mojego YouTube'a, na którym również jestem Jolą Szymańską. Więc to są dwa miejsca, do których Was zapraszam. Dziękuję Ci bardzo za, za to wszystko, co powiedziałaś i za to, że zechciałaś poświęcić mi te półtora godziny i podzielić się swoimi doświadczeniami. Mam nadzieję, że spotkamy się gdzieś w Polsce albo w podróży. Koniecznie, koniecznie. Super bardzo Ci dziękuję też za zaproszenie. Bardzo miło było mi rozmawiać i w ogóle super. Dzięki. Cześć. Pa! Dziękuję Ci bardzo za wspólnie spędzony czas. Jeśli uważasz, że ten odcinek był wartościowy, będzie mi bardzo miło, jeśli wyślesz ten odcinek swojemu znajomemu albo swojej znajomej. Jeśli możesz, udostępnij ten odcinek w swoich mediach społecznościowych, dodaj mój podcast do obserwowanych. Zostaw recenzję, e, krótką opinię w serwisie iTunes. Te wszystkie rzeczy pozwalają mi docierać do szerszej grupy odbiorców. Będę Ci bardzo wdzięczna, jeśli zechcesz wesprzeć mój podcast właśnie w taki sposób. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia za tydzień w poniedziałek.